serdecznie w kolejnym filmie o kryptozoologii na kanale Pepa. Dzisiaj opowiem Wam o żabie z Loveland. Nie przedłużając, zapraszam serdecznie do oglądania. Żaba z Loveland ma być stworzeniem humanoidalnym, posiadającym twarz żaby. Ma ona występować w miasteczku Loveland w Ohio. Ma ona wysokość 3 lub 4 stóp. Posiada ona łuskowatą skórę, włosy zbite w kołtun na jego ciele, które sprawiają, że wygląda na dobrze zbudowane. Niektórzy uważają, że żaba z Loveland to nic innego jak kappa, japońska kryptyda, ponieważ opisy kappy są bardzo podobne do opisów żaby z Loveland. A co Wy sądzicie na temat tej kryptydy? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.